Witam Państwa w kolejnym bilansie, czyli podsumowaniu najważniejszych wydarzeń, które wpływają na koniunkturę na rynkach finansowych i w efekcie na portfele funduszy inwestycyjnych. Dziś skoncentruję się na trzech wątkach. Po pierwsze, nowe rekordy na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, sytuacja w najważniejszych gospodarkach świata. I wreszcie, po trzecie, gdzie jest tanio, gdzie jest drogo, czyli jakie klasy aktywów preferujemy w portfelach starfunds. Perspektywy stóp zwrotu na rynkach akcji wrzesień był miesiącem, jakich wiele obserwowaliśmy w tym roku. Ten schemat, który powtórzyliśmy we wrześniu, to relatywnie silne indeksy rynków amerykańskich, z których to wszystkie poza Nasdaqiem zanotowały nowe rekordy HOSY i jednoczesna słabość rynków wschodzących. Z których wyróżniły się bardzo silnie rosnąc dotychczas najsłabsze w tym roku rynek chiński oraz turecki. Silne odbicie obserwowaliśmy również w segmencie obligacji z rynków wschodzących, a temu zjawisku z pewnością pomagał osłabiający się dolar. W tym miejscu warto postawić sobie pytanie, czy tegoroczna 9% zwyżka indeksu SP 500. Czy też ponad 16% zwyżka Nasdaqa zostawia jeszcze jakieś pole do dalszych wzrostów. Z pewnością silnym uzasadnieniem takiego scenariusza, tego pozytywnego scenariusza dalszych wzrostów, jest dynamiczna poprawa wyników amerykańskich spółek. Jest ona spowodowana dwoma czynnikami. Z jednej strony to efekt obniżki podatków, z drugiej strony doskonała koniunktura w amerykańskiej gospodarce. Na tle świata makroekonomiczny obraz Stanów Zjednoczonych jest świetny i co najważniejsze, w chwili obecnej nie widać szczególnych ryzyk, które by ten pozytywny trend miały zachwiać. To, na co warto zwrócić uwagę, to bardzo wysokie wyceny aktywów z rynku amerykańskiego i mam tutaj na myśli zarówno rynek akcji, jak i chociażby świetnie zachowujące się w ostatnim czasie obligacje korporacyjne z segmentu high yield. StarFunds uważamy, że czynnikiem, który może spowodować głębszą korektę, będą symptomy zejścia dynamiki poprawy wyników spółek z wcześniej prognozowanej bardzo optymistycznej ścieżki. Pewnym symptomem tego zjawiska może być najwyższe od pierwszego kwartału 2016 roku odsetek spółek, które raportują słabsze od konsensusu rynkowego oczekiwania co do wyników w trzecim kwartale. Wracając do sytuacji makroekonomicznej w kluczowych gospodarkach świata, zwraca uwagę pewna rozbieżność, jaką obserwujemy między tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a w pozostałych krajach świata. Dość dobrze obrazują to ostatnio publikowane wskaźniki PMI, w których widać zarysowujące się dwie tendencje. Pierwsza to słabnięcie koniunktury po osiągnięciu spektakularnych odczytów na przełomie ubiegłego i tego roku, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie tutaj wskaźniki ISM czy PMI wciąż utrzymują się na bardzo wysokich poziomach. Druga to Wyraźny rozdźwięk między tym, co obserwujemy w spektrum rynków rozwiniętych, oraz tym, co dzieje się na rynkach wschodzących. W tych pierwszych wskaźniki PMI wciąż pokazują na ekspansję gospodarczą. Ten wskaźnik jest w tym momencie na poziomie 53,6. Z drugiej strony, na rynkach wschodzących mamy zejście już w okolice poziomu 50, który oddziela wzrost od recesji. I te ostatnie zejście było ewidentnie spowodowane gorszymi odczytami z rynku chińskiego. Gdzie jest tanio, a gdzie jest drogo? I jak w tym kontekście konstruować portfel inwestycyjny? Patrząc w oparciu o prognozy zysków dla spółek amerykańskich z indeksu SP 500, to w chwili obecnej wycena tego rynku jest na poziomie 16,8. Podczas gdy dla indeksu z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych ten mnożnik wynosi 12,9%. Historycznie dyskonto rynków spoza Stanów Zjednoczonych względem rynku amerykańskiego wynosiło średnio około 10%. Dziś to dyskonto wynosi ponad 23%. Z pewnością tak duża rozbieżność w wycenach, po części spowodowana jest spektakularną, siłą amerykańskiej gospodarki względem reszty świata, jak również bardzo wysokimi dynamikami wzrostu zysków tamtejszych spółek. Jednak gdybyśmy założyli pewien optymistyczny scenariusz, w którym nie dojdzie do eskalacji napięcia handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, z drugiej strony problemy fiskalne Włoch nie będą się powiększać, to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, w którym słabo zachowujące się do tej pory aktywa, czyli akcje ze strefy euro bądź z rynków schodzących, znowu pokażą swój potencjał. Dlatego w portfelach Star Funds, w części akcyjnej, silnie stawiamy na geograficzną dywersyfikację inwestycji i tak wybieramy tam fundusze których zarządzający koncentrują się na selekcji najbardziej perspektywicznych spółek, tych, które mają przewagi konkurencyjne, a z drugiej strony e, charakteryzują się sporym potencjałem wzrostu. Jak również staramy się szukać takich funduszy, e, które aktywnie zarządzają alokacją i szybko reagują na zmieniające się warunki rynkowe. Jeżeli chodzi o część dłużną, Rekomendujemy w portfelach fundusze, które koncentrują się na obligacjach o krótkim duration, czyli które nie, nie są narażone na negatywne efekty dużych wzrostów rentowności, jak je obserwujemy teraz, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy na niektórych innych rynkach bazowych. Uważamy, że jest czas na to, aby w portfelach znajdowały się fundusze w których strategie opierają się na obligacjach korporacyjnych i z domieszką funduszy działających na obligacjach z rynków wschodzących. Późna faza cyklu koniunkturalnego sprzyja rynkom surowcowym, stąd w portfelach Starfans znajdują się fundusze z ekspozycją na złoto, które według nas jest w dłuższej perspektywie czasu dobrym zabezpieczeniem przed procesami inflacyjnymi i scenariuszami negatywnymi na rynkach finansowych. Podsumowując. Z perspektywy siły gospodarki i wyników spółek, Ameryka w chwili obecnej bije resztę świata na głowę. Natomiast dajemy sobie sprawę, że jakiekolwiek rozczarowanie, jeżeli chodzi o wyniki spółek, przyniesie rynkowe przesilenie. W takim scenariuszu warto postawić na geograficzną dywersyfikację części akcyjnej unikać ekspozycji na długoterminowe obligacje rządowe oraz uwzględnić w portfelu realne aktywa, które będą chroniły przed napięciami inflacyjnymi oraz negatywnymi scenariuszami rynkowymi.